głupota, pazerność, a może wręcz ludobójcze działanie służb tak zwanych państwowych, tych, którzy żeście państwo wybierali. Wy żeście wybrali, a my też niestety tego ponosimy konsekwencje. To wszystko ma też swoje imię i nazwisko. Praprzyczyna tego zła ma imię i nazwisko. Uzmysławia nam to pan Marcin Bustowski na swoim filmie, na swoim kanale. Proszę obejrzeć. Prawdą jest pani Aneta Koledo, radna miasta Jeleniej Góry. Czy pani śpiewała na balu wodnika? No chciałem zapytać, czy pani może odpowiedzieć publicznie, ponieważ są tu ludzie. W sytuacji, kiedy był alarm powodziowy i ile ewentualnie pani za to zapłacono? I czy radnej wypada, która nadzoruje spółki miasta, śpiewać na balu 30-lecia pod nazwą Dziki Zachód? No zadaję pytanie. Bustowski, odjeżdża pan od tematu. Nie. Proszę pana, nie odjeżdżam od tematu, bo mówimy tutaj o sytuacji skrajnie nieodpowiedzialnych ludzi, którzy odpowiadają za majątek spółki miasta i radnych. Więc zadaję konkretne pytania, proszę pana. Jeżeli pani Kuberka organizuje bal, jeżeli pan Andrzej Marchowski biega w sombrero po balu, zamiast zabezpieczać i biegać po wałach powodziowych, prawda? No jest pan akurat na zdjęciach, chciałbym zauważyć chyba, w tym sombrero i żeście piękną muzykę meksykańską sobie puszczali, tequila może się lała. Filmy są ponagrywane, mamy te filmy, was wszystkich ponagrywane. To chciałbym się zapytać, a gdzie wy byliście na wałach? Panie Hadziu, a gdzie pan był na wałach? Ja byłem. No właśnie, to chciałbym wiedzieć, gdzie pan był. Chyba zdjęcia sobie wszyscy robić. Nie. Bo pan prezydent, nawet pan, panie prezydencie, stanął koło sędziego sądu w Jeleniej Górze i podziękował sędziemu za to, że broni miasta, zrobił sobie dwa zdjęcia w Łomnicy i pojechał. Nawet sędziowie już to krytykują. Tego już po prostu naprawdę się ukryć nie da. Czy pan nie widzi, co wy wyprawiacie w tym mieście Jelenia Góra? 2007 rok, opracowanie hydrologiczne. Jeżeli dziennikarze nie dowierzacie, ja wykopię to opracowanie hydrologiczne przy budowie Kastoramy, gdzie wytyczne były. Ale to jest jeszcze nic, proszę państwa. Spotkanie w sprawie budowy Kastoramy odbywało się z RZGW i cały czas była mowa i zadałem pytanie, dlaczego rozszerzacie strefy zalewów, a nie czyszczycie, nie odmulacie rzek, nie pogłębiacie koryt, nie robicie tego? Proszę państwa, stwierdzenie padło takie. A na to trzeba miliardy, nie ma pieniędzy. Będzie parę trupów, wypłacimy odszkodowanie. Takie były stwierdzenia w 2006 roku. Moi drodzy państwo, to jest skrajnie nieodpowiedzialne. Pan prezydent jest skrajnie nieodpowiedzialnym człowiekiem, bo pan prezydent zarządza w 100% spółką Wodnik. Jest udziałowcem miasto. Więc ja się pytam pana, panie prezydencie, czy pan nie uważa, że pan jest skrajnie nieodpowiedzialny jechać i otwierać bal w mazurkowej chacie za nasze pieniądze i jeszcze obiecywać pani prezes spółki, że dostanie brązowego, moi drodzy, jelonka. Teraz dostaje w Leń i całe okolice brązowe jelonki od miasta Jeleniej Góry. Czy pan jest skrajnie nieodpowiedzialny, panie prezydencie? Czy pan to rozumie? Czy pan do pana dociera? Bo pan siedzi i pali głupa. No ja to już to powiedziałem. Złóżcie kolejny wniosek z 51 do prokuratury do ukarania Bustowskiego do sądu, bo tak zrobili. A jutro moje urodziny, moi drodzy, pani Kuberka za wasze pieniądze wynajęła sobie prawnika spółki Wodnik i zrobiła mi sprawę. A wiecie o co? Że zakłóca mir domowy w spółce Wodnik. Pani Kuberka, sprawozdania finansowe, zajrzyjcie pani Kuberki, jakie tam są machloje w tych sprawozdaniach finansowych. Panie tą sprawą powinien się zająć prokurator. Sprawa powodzi. Nie. Proszę, no to są sprawy powodzi właśnie pani Kuberka. Nie widzę w ogóle nic wspólnego. Pani Kuberka, proszę pana, z większością pracowników spółek miasta, radnych, moczyła w powodzi właśnie gębę w kieliszku. Zamiast układać worki na wałach. Ale co mieli układać, jak worków nie było, bo pan prezydent dopiero w sobotę, z tego co jest na pana programie, a mamy to zgrane, wysłał kierowcę po 100 000 worków do Wrocławia.
Sztab kryzysowy w kryzysie. Czy pan rozumie, o czym kiedyś mówiłem do pana? Pan nie rozumie, bo pan chce brać tylko pieniądze. Pan krytykował PiS, że PiS jest zły. Ale kiedy dostaliście po 10 koła dodatkowo do pensyjki, to już PiS w tej ustawie jest dobry. Panie prezydencie, skrajna nieodpowiedzialność. Pan pojechał otwierać bal wodnika. O 13 zwolniliście pracowników. A ci pracownicy, no przecież u mnie na portalu jest wszystko, są maile, są wszystko podpisane, kuberka, ta, tamta, sramta, wszyscy są na zwolnieniach lekarskich L4, teraz będą latali po psychiatrach, będą udawali świra, że oni nie odpowiadają. Panie prezydencie, pomału kończymy, ale dokończmy, do meritum, do clou. Panie prezydencie, dobrze. Jaka skala ilości w tej chwili jest zrzucanych główien do bobru? I czy będziemy mieli do czynienia, po pierwsze, z klęską, ile zapłacimy kary za zrzuty w tej chwili główien do bobru, jako miasto, bo to my mieszkańcy za to wszystko zapłacimy. I proszę pana, czy grozi nam epidemiologiczne zagrożenie z sytuacją związaną z tą? I jak jest przygotowany sztab kryzysowy na wypadek przerwania łańcucha dostaw żywności dobrze, że jest ta Biedronka, bo drodzy państwo, bo uratowała dupę panu prezydentowi, bo przywieźli dary, bo przecież wystawiliście za 120 zł wystawiliście wodę w Nowym Rynku, zanim dowiosła Biedronka. Dobrze, panie Bustowski, skończyliśmy. Skończyliśmy, bo niewygodne pytania, nie, tak? Nie, niewygodne. Absolutnie. Czas, niewygodne, czas. Panie Hadzie. A czy prawdą jest, panie Hadzie? Artykuł 59 statutu mówi, dobrze, że ma pan prawo 5 minut pytanie, mówić. Czy, a pan już mówi 7 minut, dlatego proszę pana o kończenie, o dobrzegu. Zasiada pan jako doradca do spraw technicznych w MZK, mając konkurencyjną firmę Krycha? Proszę zajrzeć za sobie 13 w KRS, będzie pan wszystko wiedział. Ale ja mam pana sprawozdania. Zasiada, pytanie publiczne. Czy zasiada pan za 13 koła miesięcznie? Pytam się pana. Bierze pan 13 koła miesięcznie? Proszę mi powiedzieć, co to jest wspólnego z powodzią ma. A to jest właśnie wykazanie waszego nepotyzmu, mobbingu i objęcia spółek miasta. Dziękuję. Tu powinni być wszyscy mieli ale wie pan dlaczego nie są? Bo ja...